Cześć kochani, witam was w kolejnym stroju dnia. Dzisiaj będzie tak bardziej na sportowo. Pójdziemy z młodym do wesołego miasteczka, chociaż powiem wam, że nie wiem, czy się dzisiaj rozłożą. Wczoraj byli rozłożeni na parkingu przy Tesco. Młody miał świetną zabawę, więc chciałam z nim iść też dzisiaj. No ale od rana padało, więc nie wiem, zobaczymy, czy będą otwarte, czy będą po prostu rozłożeni. Czy nie, jak nie, to pójdę na karuzelę. Jestem taki bardziej na sportowo, włosy. Czy też moja unikatowa fryzura, tak? Tak moje włosy wyglądają, jak pójdę spać w koku. Wczoraj na noc nie rozpuściłam włosów i tak one teraz wyglądają, trochę je ujarzmiłam. Ale fajnie jest, że od razu mi się robią takie większe fale i nie potrzebuję żadnych tych, ale dobra. Więc mam na sobie, mam sweterek biały z długim rękawem, takim w sumie nie do końca długim, nie przykrywa mi całej dłoni. Natomiast ten, kto mnie zna, to wie, że ja w swetrze muszę mieć podciągnięte rękawy, inaczej nie przeżyję. Sweter poliesteranowej. Dostałam go od siostry i od mojego szwagra z kapturem. Także w razie jak mnie spotka deszcz, nie muszę brać parasola, zarzucę tylko kaptur na głowę. Także swetrek biały tutaj z takimi właśnie fryzurami. Z biżuterii nic nie biorę. Biorę tylko w razie czego gumki do włosów, gdyby był wiatr. A zapewne jest i że mi po prostu włosy nie majtało na wszystkie strony, wtedy sobie je zetnę. Dalej, jeżeli chodzi o spodnie, to mam spodnie z Camailu, już je też widzieliście. Takie ciemne, zwykłe jeansy na legnicy, jednak jest chyba trochę za chłodno. Zresztą sądziłam się legnicy, ostatnie parę dni nosiłam non stop, także dziś postawiłam na spodnie. Także takie ciemne spodnie ubóstwiam je, słuchajcie, one są już naprawdę długo po praniu. A nie tracą na przykład kolorów w pracy, czy nie tracą swojego fasonu, także serdecznie wam polecam właśnie sklep Camailu. I jeżeli jesteście wysokie i szczupłe, to już jak ja wam mówiłam, to tam znajdziecie na siebie spodnie. Tak, także takie jeansy, a na nóżkach mam swoje kozaki. Z racji, że jest tak jednak bardziej deszczowo, to mówię, założę kozaczkę, szkoda mi balerinek na taki deszcz. Zobaczcie, że w ulewie musiałam wracać na boso, co no nie powiem, było fajne, ale później co 5 minut sikałam, bo sobie pojechać przeziębiłam. Kozeczki z Allegro też, je już widzieliście. I na górę idzie oczywiście moja śmiertelna kurteczka z Primarka. Tylko dostał jakiegoś ADHD i lata po całej chacie. I co do torebki, słuchajcie, nie biorę żadnej. W sumie jeszcze nad tym myślę, bo poszłabym sobie tak typowo stricte na sportowo bardziej. Bez torebki, natomiast nie wiem, bo chciałam wziąć aparat, żeby zrobić mu dom jakieś foty, jeżeli to wesołe miasteczko będzie otwarte, więc nie wiem. Ale najprawdopodobniej założę ten mój worek z Allegro, jeżeli wezmę jakąś torebkę, który też już dwóch teraz widzieliście. Także to kochani, dajcie znać jaka jest u was pogoda, bo nas dzisiaj nie zbyt dobrze. Zobaczymy jak będzie jutro. Także tak kochani, ja się tak ubieram i mykam zobaczyć, czy jest już wesoło miasteczko otwarte, powinni otworzyć o 12, także zobaczymy, trzymajcie kciuki, żeby było otwarte, żeby młody się wybawił. Także to kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie znać co sądzicie o moim dzisiejszym stroju i do zobaczenia, pa!